Nauczanie domowe. Sobota, 22 tydzień zwykły. Psalm 144, wersety od 17 do 21. Tytuł: Wolna wola człowieka. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają. Usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, lecz niszczy wszystkich występnych. A wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię na zawsze i na wieki. Chciałem zwrócić uwagę na dwa wersety z tego 144 psalmu. 19 i 20. Mówią one o tym, że Pan spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają. Brzmi to troszkę tak, jakby to człowiek narzucał wolę Bogu. Jakby to człowiek decydował. Jakby to Bóg musiał się nachylać, nakłaniać, spełniać pragnienia czy zachcianki człowieka. Ale gdy przyjrzymy się temu uważnie, co mówi psalmista, odkryjemy, co naprawdę zawarte jest w tym przesłaniu. Bowiem psalmista mówi: Pan spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują. Widzimy więc, że wszystkie te wersety złożone są z opisu następujących po sobie czynności. Pierwszą czynnością jest oddanie chwały Bogu. Pierwszą czynnością człowieka jest wołanie. Pierwszą czynnością jest to, że człowiek okazuje miłość Bogu. W tym ujęciu, w tym obrazie, którym posługuje się psalmista, widać wyraźnie, że to, co następuje później, jest odpowiedzią Boga. Odpowiedzią Boga na działanie człowieka. Oczywiście wiemy, że Bóg pierwszy zaszczepia w człowieku pragnienie wielbienia Go. Bóg pierwszy zaszczepił człowieku umiejętność przemawiania, czyli wołania, i Bóg pierwszy nas umiłował. To jest jasne, ale chodzi tu o to, że po tych pierwszych Bożych dziełach są potem ludzkie działania oparte o tę łaskę, którą człowiek otrzymał. I to ludzkie działanie to jest właśnie uwielbienie, wołanie i kochanie. I w momencie, kiedy to się pojawia, zmienia się coś w człowieku. Kiedy ja jestem nastawiony na uwielbienie, bo o to tu przede wszystkim chodzi, oddanie czci, wołanie i miłowanie Boga jest skumulowane, streszczone w tym słowie, że ja uwielbiam, że ja wychwalam, wysławiam Boga. W tej postawie uwielbienia, w tym sposobie funkcjonowania życia kryje się pewna tajemnica, bowiem uwielbiając zmieniasz nastawienie, uwielbiając zmieniasz myślenie i uwielbiając zmieniasz chcenie. Najpierw zmienia się nastawienie. To znaczy, ja bardziej zwracam uwagę na to, co Boże niż ludzkie. To jest zmiana nastawienia. Ja bardziej cenię to, co mówi Bóg, niż to, co mówi człowiek. Ktoś, kto nie uwielbia, może stwierdzić: no ale przecież Pismo Święte to nie jedyna literatura na świecie. Mamy różne poezje, mamy coś, co zostało zamieszczone w internecie, mamy opinie znajomych, mamy wypowiedzi jakichś specjalistów. I dlatego dla takiego człowieka, który nie ma tego uwielbieniowego zaczynu w sobie, każde zdanie może być
równie ważne. Dla takiego kogoś Pismo Święte nie jest autorytetem. Dla takiego człowieka to słowo z Pisma jest tak samo ważne w hierarchii, jak każde inne zdanie spotkane w świecie. Ale jeśli ja mam postawę uwielbienia, jeśli ja mam to pragnienie i realizację tego pragnienia właśnie w formułowaniu swoich myśli, swoich wezwań, swojej modlitwy, w tym momencie zmienia się we mnie nastawienie. Biblia staje się autorytetem. Słowo Boga staje się ważniejsze od każdego innego słowa, które jest na tym świecie. Ktoś, kto nie ma tego nastawienia na uwielbienie, uważa, że czas na adoracji to jest strata czasu, że przecież można wtedy więcej wymyślić, przecież więcej można wtedy wyprodukować, wtedy więcej przecież można zwiedzić, poznać, przeczytać. Ale ktoś, kto ma nastawienie uwielbieniowe, doskonale rozumie, że tego czasu nic nie jest w stanie zastąpić, że ten czas jest wyjątkowy i dlatego moje nastawienie się zmienia. Ja inaczej klasyfikuję. Ja jestem nastawiony na to, co Boże, na to, co mówi Bóg, na to, co robi Bóg, na to, jaki jest Bóg. Po drugie, kiedy uwielbiasz, zmienia się myślenie, ponieważ ty zyskujesz pewnego rodzaju strukturę myślenia. Nie tylko uzyskujesz słowa, których przed uwielbieniem nie miałeś, ale pojawia się w twoim umyśle pewien kod, pewne przestrzenie pojęciowe, logiczne, których nie było do tej pory. To jest jak pewna siatka, na której może się oprzeć wiele późniejszych działań, bo to myślenie się zmieniło. Bo moje myślenie nie tylko zawiera jakieś religijne elementy, ale ono stało się myśleniem podobnym do Bożego. Stało się myśleniem wiary. A to naprawdę jest inny pakiet. To naprawdę jest inny model myślenia. I inna siatka pojęciowa. Po trzecie, kiedy uwielbiasz, zmienia się chcenie. Ja innych rzeczy pragnę, inne rzeczy są dla mnie ważniejsze niż rzeczy tego świata. Coraz mniej chcę rzeczy złudnych, coraz mniej chcę rzeczy tylko połyskujących i świecidełek. Coraz mniej chcę takich działań, które są nieskuteczne, które są puste. Dlaczego? Dlatego, że ja zaczynam chcieć, jak chce Bóg. Zatem chcę pełni, chcę głębi, chcę piękna, chcę wieczności, pragnę świętości. To są inne kategorie. To są wartości pomijane przez świat, których, mówiąc krótko, świat nie chce, a ja je chcę, bo we mnie jest postawa uwielbienia. A zatem, kiedy ja mam tę postawę uwielbienia, jeżeli jestem tym jednym z tych, którzy cześć mu oddają, wówczas przy zmienionym moim nastawieniu, myśleniu i chceniu, moja wola jest złączona z wolą Bożą. I dlatego psalmista mówi, że Bóg spełnia wolę takiego człowieka, bo jego wola została sformatowana przez uwielbienie. Dlatego Bóg usłyszy jego słowa, bo one zostały sformułowane w pewnej siatce pojęciowej. Dlatego Bóg strzeże, ponieważ ten człowiek stał się diamentem dla Boga. Stał się kimś cennym, pięknym, wspaniałym, ponieważ coraz bardziej realizuje się jako człowiek według Bożego zamysłu. I dlatego
wolna wola nie jest przez to zniszczona, nie jest przez to zagrożona, ale wyczyszczona. Ona jest naprawdę wolna. Niech w tym procesie uwielbienia zmieniającego nastawienie, myślenie i chcenie błogosławi Ci Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.